Jestem przeciąż... Aaa, bo ja tutaj rozmontowywałem wszystko. Można rozebrać. Dałoby się zrobić dzisiaj to porządki. Co ty na to? No trzeba byłoby w końcu. Upierdolnik. Upierdolnik, ich mało jest. Długa biała zasłona, dobra, to już powieszę to. W końcu możemy. Mocno. A, i dzisiaj, zanim jeszcze początki zaczniemy robić, będę chciał podjechać do wojskowego. A po co? Żeby... Mi słowa zabrakło. Ogarnij to światło, bo u nas na chatce jest tak ciemno. No spoko. Że nic nie widać. Czemu tego nie mogę założyć? Ej, hey, what the fuck? Co? Nie mogę rolet założyć. Może jakąś... tam musisz mieć na okno czy coś? Właśnie nie. W ogóle... coś się pojebało z tą grą. Ej, nie wiem. Ej, to chodźmy teraz, pojedziemy po to w sumie. No. Weź się przygotowuj już do wyprawy. Na pewno bym musiał sobie zjeść. No spokojnie. Jak tam twoja ręka? Dobrze, czasami tylko pobolewa. Ale masz ból jeszcze? Nie ciągle, ale czasami się pojawia. Kurwa, ci muszę powiedzieć, że naprawdę muszę nową myszkę sobie kupić. Czemu? Już mi się kliknięcia z ten... zużyły chyba, bo i prawy przycisk, i lewy puszczają. No to już pewnie... przyciski do wymiany. Znaczy do wymiany, no w ogóle myszka do wymiany już. No. Tak. Wkurwia mnie to czasami, bo na przykład jak w Project Zomboid muszę trzymać ten prawy przycisk, żeby się bić. Kontrolem to niby też mogę, ale jednak mi to nie wygląda wtedy, to jest dla mnie. No w sumie faktycznie, kontrolem też się da. Zapomniałem o tym? No ja lubię jednak bardziej myszką tak tam. Jest na pewno dosyć wygodniej. Lagbo do samochodu. Że co? Lagbo, bo wszedłem do samochodu. O tym nic nie mówię. Ale to lag tylko ty masz. Żarty trzeba też tutaj wywalić. O panie. Ale ci powiem, że chyba nie mogę się zregenerować na maksa. Ja się jak na maksa? Że nie mogę mieć pełnego paska zdrowia, tylko muszę mieć tak... No jest ten plakat z gumi babami. O Boże. Ej, no plakat jak plakat. Super. Mogę mieć tylko tak jakby... No mam taki mały pasek ten. W sumie ci zrobię screenshot i ci wyślę. Dobra. Najedzony, a czy ja mogę podnieść jeszcze raz to? Postaw mi ziemię. Zamiast go skopiować, to żebym kurwa usunął. Ale ja też mam problemy z ustawianiem... ustawianiem różnych rzeczy. Nie mogę przekręcić w ogóle tego. Mogę tylko na tą ścianę, nie rozumiem czemu. A, że plakaty. No. Z plakatami też mam ten problem.
A weź spróbuj ty to postawić. Twoje pliki są zbyt duże, ja pierdolę. No? No, na Discordzie. Bo chciałem wysłać ci ten. Co chcesz, żebym przestawił? Przestaw go tutaj obok. Żeby był tak jak ten twój. Strasznie długo się robi te interakcje. Wiesz, nie masz ręki, jakby nie patrzeć. No. Ta maczetka też mi zaraz siądzie chyba. Coś ściągnąłeś? No ściągnąłem, ale nie wiem jak to. Nie mogę tego... Obrócić. No. To nie wiem co jest. Nie wiem. Boże, to odstawię znów. Mhm. Nie wiem jak to obrócić. No cóż, no trudno. Dobra, ja już jestem ready. Głupie jest to, że fajka się ten dłużej pali. A którym my jedziemy wozem? Czerwonego dołączymy. Oj, 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 nie widziałem cię. Czemu tu szkło jest? A, bo szybę rozbiłem, dobra, pamiętam. A no takie tak samo muszę otworzyć. Otwórz. Tu leży twój pamiętny zombiak. Który mnie wkurwił. To ten w fioletowym bodajże kubraczku. Nie wiem, moja postać wbiegła w te zombiaki, nawet gdy już przestałem trzymać shifta. Pokazał mi się dyskomfort po tym, jak przejebałeś. No, bo miałeś poniżej tam 80% kp chyba. I tak, punkt dzisiejszy to znaleźć światło. No. Teraz przyjebię znów. A, bo tu opona jest jedna rozjebana i dlatego. W ogóle wiesz co? Hmm? Nie wiem, czy hak mogę sobie domontować do takiego kikuta, co ja mam i bym musiał chyba metal hand sobie mieć. No to ja spawanie wbiję, nie ma problemu. Spawanie 8. Na 8? No. To trochę wysoki. Jedno z... No i możesz... No młotek, piła... Palnik gazowy, jednostki 7, no to nie wiem co to jest. Ten. Ja mam dopiero spawanie poziom 3 i trochę 4. Arkusz blachy, maska z ten spawalnicza, deska i 10 gwoździ. Znaczy wszystkie przedmioty, jeżeli chodzi o to, to my mamy, ale... Spawanie. Spawanie jest najcięższe teraz do zrobienia. To będzie najcięższe do zorganizowania, jeżeli chodzi o to. Ile tych zombie tu jest? Ja pierdolę! Jezu. Ej, to jest pojebane. Skąd ich się to wzięło? One się chyba zmigrowały, wiesz? Dziwne. Pierdolę, ile tego jest? Aż mi lagować zaczęło. No ja też miałem mało FPS-ów. Nie trzeba to wyciąć niedługo. Wyobraź sobie, że ta horda wypoczęła na nasz domek. By kamień na kamieniu nie został. No. Zresztą się zbliżamy do jakiejś hordy.
Brudny bandaż. Oho, prawy przedramy. Ty, mam nadzieję, że tu zębeków nie będzie, bo sobie muszę zmienić opatrunek. Chcesz kawałek materiału? Nie, mam bandaż odkażony przy sobie. No to weź go załóż, przecież możesz tu. Czekaj, czekaj. Mamy. Infekcja mi się wdała. Antybiotyki są w domu. A z bandażem odkażonym i tak chyba powinno to zejść po jakimś czasie. Fuck. Powiem tylko tyle, nieciekawie się tu robi. Fakt. A z moją... Coś ty zrobił! Co? Co to było? Ty co? Woo! Widziałeś to? No widziałem, to wtedy się jeszcze wydarzyło wcześniej. A to u mnie nie było tego wcześniej. Dopiero teraz. Lol. Na dwa koła mi przeleciało. Kurwa. Jak się trochę nabił, jak to? Tak, ja próbuję, oho, idzie horda. To spora. To trzeba znaleźć nóż myśliwski. A mogę tylko popychać, o kurwa. Nie możesz walczyć? No nie. Ja no spierdam, bo to nie ma co. Idę w tył, jeszcze ci robię. O fuck. To się robi nieciekawie. Kuruję ich. Jeszcze mi maczeta jebła, muszę wyjąć drugą. Bez naszego główny. Dobra, ich będę tutaj jakoś rolował. Trochę było. Uważaj! A, kolejne. Brejdę po to światło. Dobra. Patrz tutaj na mnie jak możesz. Dobra, odejdź od nich. Będę musiał znaleźć jakąś broń jedno, tą jednoręczną. Jak maczeta na przykład. Maczetami to ty walczysz. O, jakiego laga dostałem? Nie wytłukuj mi ich jak ja z nimi walczę, to ich mi nie wytłukuj, bo prawie mi przyspił jeden ugryz. Dobra. Tak czy siak, ja nie mogę ten walić tą ręką. Mam teraz jednoręczną broń. Nóż. I tak czy siak nie mogę napieprzyć. Które lampy były? Możeśmy ich wytłukli tu?
4 tylko dycha jest. No tak czy siak nie mogę walczyć. No to kilofy ci się już nie przydadzą. Żadna broń mi się nie przyda, bo ja mogę tylko popychać. No jakim i kopać. No właśnie nie wiem, coś się zjebało chyba. I zobaczę, czy tu nie ma żadnych lamp. Więc ja chowam ten kilo. To czym zamierzasz teraz walczyć ogólnie? Ręką i nogą. Tylko? No. Dobra, tu nigdzie niestety nie ma lampy, ale wiem gdzie mogło być. Ale może faktycznie... Kultowałeś te moby, czy nie? Nie. No to trzeba sprawdzić, bo... Może być jednak jakieś lekarstwo. Delty trzeba pozbierać. Zajebałem dwa zombiaki teraz. I gitara. Może i bez ręki, może i nie mogę walczyć, ale nadal kurwa sprawny. Dobra, nic tu nie było ciekawego. No warto było zobaczyć. Jak wrócimy do bazy, to chyba jednak mnie łuka trupisz. Jednak? No, no bo to jest bez sensu, jak nie mogę walczyć. Myślałem, że będę mógł, ale tak to no, naprawdę to jest bez sensu. Okej, ile tam jest zombiaków? Niedużo. Podjadę trochę, będziemy mieć światło przynajmniej. Tylko wiesz, nie maczetą. Wtedy mi ubrania zniszczysz. Bo ty chcesz się ubrać, tak? No. No ale tych mogę chyba. Znaczy, chodzi mi o to, żebyś mnie nie zabijał. A! Gajos tu. Ty, patrz tam. No. Dasz sobie radę z tymi trzema? To nie byłoby też go nie zabić. Tam. No właśnie, dlatego chcę go zostawić. Zabij go. No wywróć się. Mam dwie dziury. I jedną dziurę w spłoniach. O, zalipa. Takie... Razem do środka i tu ich trochę jest. Też nie. Jak chcesz. Nie wiem, kurwa, maczeta mi siadła. Dać ci kilof? No bo już musiał. Jestem w środku w razie czego. Trochę ich tu jest. Chodź tu. Czekaj kurwa, bo ja z nim... ją tu ganiam. No. Lewa, suka. Ja się tu spróbuję wyrzucić ten kilo. I kij baseballowy. Okej.
chciałem zobaczyć tego zombiaka, bo go nie przeszukałem. Szukamy świateł. A przełączniki da się podnosić? Chyba wymontować byś musiał. Nie da się. Earthquake. Zapalić. Zombiak? No zrobiłem. Gdzie tu kawa była? Ja tu już byłem. Masa noży, widelce, cera. No dobra, będę przynajmniej z latarką łaził. Idziesz pod świetlą. No. Kurwa, ale jak ja ich będę popychał kikutem. Nic tu nie widzę, kurwa, nic. Ale tu mnie nie było chyba. Może byłem? Ja ich kikutem popycham normalnie. Kikutem ich popychasz? No. No tu nie ma żadnych świateł. Klamki i zawiasy też się przydadzą. Rękawiczki kladeksowe znajdziesz, coś takiego, to zabieraj. Taśma naprawcza. Właśnie chciałem brać. Igła chirurgiczna, chusteczki nasączone alkoholem, skalpel. Lubisz takie rzeczy. Igła chirurgiczna. Tylko zegar. Antybiotyki, środek do dezynfekcji. Bandaże. To się przyda zawsze. Mi teraz szczególnie. No, w sumie to. Nie no, pojebie mnie ta myszka na serio. Biorę coś i nagle mi to wypada. Czemu mi kilop zlazł? Ile leków. Chuja pala, mnie zombie goni. No mi ciężko tymi krewami idzie. No kurwa, ile ty tego fajka palisz, ja pierdolę. Dobra, ja sam na dwa zombiaki. Dasz radę sobie, czy? Zabiję mi już. To jest cały kompleks medyczny, tylko i wyłącznie. Ale antybiotyków od zajebania mam. To dobrze. Nie, no wynosimy się stąd, tu nic nie ma. Otworzyłem coś. Nie chciałem tego, chciałem to. Znaczy nic nie ma, znalazłem tutaj magazynki do M14 i do M16 i strzelba. Znaczy, wiesz, my tu po coś innego jesteśmy, chodzi mi o to. Lampy.
Brać to? No bierz, no oczywiście, że bierz. No już. Dobra, już wychodzę do punktu wyjścia, w razie czego. Dobra. Sam zajebałem hordę. Serio? No. Nice. Kurwa, jebaną ręką i nogą. Kikutem w sumie. Ładnie, ładnie. 5 zombiaków albo 6 w grupce. No. Ty idziesz, ty idziesz. Czekaj, ty w samochodzie jesteś? Nie, obok. A tu jesteś. Pakowałem rzeczy. Już przeciążenie miałem. Z tego co pamiętam, to chyba lampy były w tym kompleksie tutaj, prawda? Uważaj, drugi z tyłu. Myślę, że zaraz się wyjebiemy. Nawet widzę nawet te lampy. No Boże. Muszę mieć elektrykę wbitą, żeby to ponieść. Zobacz, bo tu lampy zewnętrzne, może ich się nie da położyć wewnątrz. Da się. Gdzieś jeszcze widziałem tą lampę. No ma kto przyciążony, więc zanim go zabiję to trochę, no jednak nie. Ja już trochę minie. Tam się kręcisz, tak? No, zabiję mi jakąś wiotkę. Tu i więcej. A, tam jest jeszcze jedna na dole.
Nawet dwie. Byliśmy? A byliśmy. A dobra, zmieniam patronik. No, trochę obrażeń już mi leci. No, ten bandaż odkażony mi odkaził ranę. No i dobra. Podamy stąd, bo już mam zadyszkę. Plus maksymalne przeciążenie. Mam 3 lampy, 6 plus chyba 4, w środku 10 lamp około. Powinno starczyć. Mam killer bez ręki z latarką. Jak hordę zajebają, to może i się uda jeszcze coś zrobić. No jak wolisz, no. To pamiętaj, że to potem będzie bardziej szkoda. No. Decyzja należy do ciebie. Kolejna horda przylazła. W sumie nie wiem, czy warto. Bez ręki jestem. Nic i tak w sumie się nie nauczyła moja postać. No szkoda mi właśnie tej ręki i jeszcze to, że i tak wróciła mi nadwaga. W sensie, że masz znów otyłość. Nie, otyłość, nadwaga mam. 90... Miałem 93. No. I spadało mi ciągle w dół, a teraz mam 96. Bo musiałem się nażerać rzeczy. Więc nie wiem, czy warto. Bierzemy ten samochód, czy nie? Jedną ręką mam jechać? No to dobra. Przez kordę trzeba przejechać. Chyba, że ją wybijamy. Nie dam rady. My się trochę rozeszli z tego, co widzę. Fak, tylko nie to. Nie zgaśnij, proszę. Kurwa, ile jest. Pierdziele, to jest aż nadto. Ja i tak trochę im spawn ograniczyłem. Ej, tam był jakiś w ogóle żołnierz z plecakiem. Żołnierz z plecakiem? No. Ale no nie warto ryzykować. Ciekawe, w sumie to by było, jakby tutaj na granicach mapy byłoby wojsko, które by czekało na ciebie czy coś. Tak w tych pierwszych dniach, które by cię, nie wiem, próbował rozstrzelać, gdybyś chciał. No właśnie, chciałem o tym powiedzieć. To musieliby strzelać. No. Bo wiesz, tutaj siadł cały świat, jakby nie patrzeć. No tak, ale na początku mówię. No potem to już wiesz. Tylko brama by na przykład została, czy coś w tym stylu. Na początku przez ten, nie wiem, pierwszy tydzień. Bo to chyba po tygodniu mniej więcej. Się zaczyna jakoś rozprzestrzeniać. Tego co ci nie powiem, bo nie wiem. Ale ciekawe w ogóle, jak to się pojawiło. Czy to jakiś wirus jest, grzyb czy co? Oho, grzyb to ja jestem, kurwa, i nie umiem jeździć. Dyskomfort. Coś mi jest. Ręki nie ma, czy jeszcze przypierdolił twój kierowca. Uber. Jest słaby ten Uber. Uber wersja apokalipsa. Hmm.
No dobra, no to czekaj, mi dekapitację. Dekapitację głowy mi zrobisz. Gdy jednak. W ogóle miałem powyrywać tu tą trawę. No bo nie widać w ogóle tego. No to wpierw wyrwę trawę, żeby teraz się moja postać zmęczyła. Wiesz, nie wiem czy zombie to nie będzie. Nie no, nie wiem. No to teraz to zrobię i tam. Stop. Przez to, że ten deszcz pada, to tak ledwo co widać, gdzie on to rwać. Tylko jak mnie zabijesz, to jakąś łopatą czy czymś takim. A łopatą. Oj, jak ja cię zabiję, to wiesz. Profesjonalnie. Tu się od razu jaśniej zrobiło. Gdybym mógł się bić jeszcze, to bym nie chciał, ale tak to... W złym miejscu cię ugryzł, moim zdaniem. W sensie, jakby cię ugryzł, wiesz, tylko w łapę, to byłoby git. No. A że w przedramię, to dupa. I też chyba zależy od tego, że mnie ugryzł w prawą rękę. Może. Tego to ci nie powiem, bo nie wiem. Jakby w lewą dłoń. Jak ja bym zrobił pewien myk? No bo... doba. Dobra, wyrwałem trawę. Okej, dzięki. Trochę jak adrenalina grzana powiedziałem. Zamiast dobra, doba. Dobła, dobła. Zasłałem łóżko. Jedzenie dla kurów. Chcę zobaczyć. A, czy to coś obkminie? Czy to tak zadziała, jak myślę? Działa! Coś ty zrobił? Kręciłem zieloną żarówkę. Co ty robisz? I tam odkładam. U mnie chodzisz w miejscu. Aha, ale... Ale zielono. Czemu moja postać wyrzuciła to? Bierę to. Elektronika jest tutaj. Jest jakiś inny kolor żarówki? Zrobimy burdel. Na morękę. To już cię teraz mam zabijać? Jeszcze no. Cenię się na jak odłożysz przedmioty.
podnieś. Ty zrobię sobie jedną skrzynkę wolną, ok? Mhm. No kurwa, myszko. No ale nie ma tam już skrzynek? Każda jest tak jakby zajęta jakimiś takimi bzdetami. Może i bez jednej ręki, ale kurwa, pralkę to wziął. A, to kładę na ziemi. Kurwa, to zero ten. Zaraz to wezmę tam do skrzyni. Mhm. Jednej lampy mi zabraknie. Dobra, no to ja się zabiję i ruszymy. Najpierw trzeba tutaj, wiesz, ogarnąć trochę. W prawdziwym życiu też się zabiję z tą myszką zaraz. Jak ja mam namiot złożyć, a tu jest złóż namiot? Jak ja wyglądam w ogóle? Po to. Bez ręki. Dobra, ty mi wyjebiesz. No problem. Naprawdę no problem. Ty, pochodzę po szkle. Auć, auć, auć. Masz krwawienie? Głęboka rana, krwawienie, krwiący kawałek szkła. I na dwóch stopach, tak? A, gdzie ty jesteś? Tu, 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 tu. Chodzę sobie po szkle. No. Nie trafiłeś mnie? Nie. No jest włącz. O, teraz się tak. Żeś mi wyjebał. Ile dostałeś? Żeś mi zabrał połowę HP właściwie. Diagnoza medyczna szybko. Uuu. No to już byłoby ciężko wyklepać. Zabito 378 zombie. Dobra, ja coś chciałem zobaczyć. Ja coś chciałem zobaczyć, dokładniej mówiąc. Walić, tam mogę walić. Muszę znaleźć wiaderko. W materiałach chyba. Dobra, ja biorę od razu to ciało. Wyjebię do kosza. No na to liczę. Narzędzie broń. No idę po swoje rzeczy. No i znów trzeba, kurwa, wymasterować ten. No.
siekiery. Ale przynajmniej już masz, wiesz, lżej. Łapę, no. A ja ci muszę kilof oddać. No, też by się przydało. Teraz ci oddam. W ogóle ty sobie pozaszywałeś ciuchy wszystkie? Sobie ponakładałeś łatki? Nie, jeszcze. Ja mam ponakładane łatki na wszystko, na co mogę. Potem się tym będę bawił, tylko na razie muszę, wiesz, ogarnąć tutaj ten pierdolnik. Mam tylko jedno wiadro, lipa. Ciekaw, jak on to będzie robił. Nigdy tego nie robiłem jeszcze. A co ty robisz? Wiadro gipsu. Aha. Wiadro z tynkiem. Jak się tynkuje? Co, ja muszę poukładać te rzeczy dlatego na ziemi, tak to leżą. I nie wiem, jak tynkować ściany. Kiernia jest potrzebna? O, jest, tynkuj. Patrz, jakie ładne ściany. Nice. I będziesz jeszcze malował? Pewnie tak. A to jak się patrzy. Ale tej ściany nie mogę. A właśnie, muszę poczytać jeszcze teraz. Jak tu masz, tynkuj to. Nie chcę tego tynkować. Baran. Dobra, to idę w ten pusty pokój otynkuję. Pokoju wtynkować się jeszcze nie tynkowałem. Dobra, czy państwo. Oh no! To można jeszcze z wodą skażoną robić, więc plus. No ale teraz sporo gipsu będziemy potrzebować. Fakt. A? Fakt. Nie zrobiłeś tego jeszcze. Czego nie zrobiłem? Nie, mówię do postaci. Aha. Nie wiem, gdzie tego powieść. Dobra, inaczej. Dziękuję.
O, jak ładnie. Próbuję młotka i gwoździ. Chyba tu zostawiłem te. Nie mogę coś zostawić tu. Nie rozumiem, czemu mojej postaci jest tak ciężko, niby. Proszę. To się dotynkować? Niestety nie. No, Turcja stała. W końcu. Proszę. Proszę, proszę. Najśmieszniejsze jest to, że nie da się otynkować ściany, która jest jakby niewidoczna. Głupia trochę. Albo mi się coś wydawało, albo strzał usłyszałem. Też strzał usłyszałem. Oh no, tynk mi się skończył. Nie da się schodów rozmontować? Nie wiem. Mamy gdzieś młot wyburzeniowy? Mamy. Bo ja te schody robiłem tylko i wyłącznie po to, żeby wiesz, móc zrobić górę. W sensie dach. A teraz bym się z chęcią tego pozbył już. Nie mogę. Młot wyburzeniowy jest. Jak czujesz się mając rękę? No dobrze. Bo młotem się da. I pyk. Teraz pytanie, czy ja wejdę na dach. Kurwa, nie wejdę, prawda? Samolot chyba. Oddałbyś kilo? Kurwa, zniszczyłem te schody. Ale lipa. Muszę zrobić kolejny. Ja może porobię włócznie teraz. No, porób. Dobra. Kurwa, tyle jeszcze ogarnę tutaj u siebie.
A można zrobić ten z grabi? Tego to ci nie powiem, bo ja włócznie nigdy nie robiłem. W sensie nie włócznie, tylko ten, pułapkę. Chyba nie, tylko włócznie. Poleciał sobie. I wrócił. No i wrócił, jebaniec. O, co ja to rozwalałem? Szczerze nie rozumiem, czemu oni tam czekali, aż coś się stanie, zamiast po prostu na przykład rzucić bomby. To zrzucili w naszym, powiem. Znaczy, faktycznie zrzucili te niuki, ale jakby ten, wiesz, to z moda jest, no nie? A tak normalnie to nie ma tego. No po to jest na przykład helikopter, też nie wiesz. Nie wiem właściwie. Patroluję. Tylko chuje to patrolować. Będę cię prosił, żebyś potem ogarnął zombiaki wokół. Dobra. To akurat nabije level. Mam życie, zaraz to może być nieciekawie. O ile już gdzieś dziury nie zrobiły, ale chyba jeszcze nie. Ale ci nagle przyniosło na górę. No, na górę, widziałem to. Mi teraz zabrakło desek. Dobra. Zanim wezmę... jak to się nazywało? Rzeczy te. Muszę zobaczyć w ogóle, z czego się robi te rzeczy. Więc taśmy na pewno tego nie będę robił. Dobra, kawałki jeansów na przykład, z tego będę robił ki. A ze szmaty się nie da? Nie. Z kawałków jeansów staśmy z tych lin? Z lin porów. Z lin można, no. Bo mi ich oddaje bania. A, w sensie, a, bo ci chodzi o te liny z tego. No. To można takie tylko... To można tylko takie liny normalne. Ej, słuchaj, wejdę na górę, a ty zniszcz schody, dobra? Będziesz umiał? Jak to się robi? Weź młot i zniszcz schody, one muszą być podświetlone. Dobra, widzę tylko jednego zombiaka. Już rozwalić? No. Jeden się tłucze tam do bram, po prawej stronie. Niszczyłeś już? Tak. Ciekawe, jak ja zejdę teraz. No właśnie, nie wiem. Możesz sobie zeskoczyć chyba, no nie? Po śmietniku spróbuję zeskoczyć. Znam, że się twoja postać i tak się pewnie coś łamie lekko. Mam nadzieję, że nie. Mogę to zrobić zwykłej liny, ale nie z liny z materiału. Nie wiem, czy zwykła lina nam się do czegoś przyda. Ciężkie obrażenia. Dobra, ale nic by nie połamałem, tylko chyba stać. Dobra. Uff. Bo to jest zjeść.